Na Instagramie prezentujesz taki bardzo sportowy styl, ale tak na co dzień, to jednak ten sport ciągle jest, przemawia do ciebie, czy jednak trochę, wiesz, takiej ekstrawagancji lubisz, jakąś, nie wiem, może marynarkę, właśnie zegarek, czy jakieś dodatki inne? Wiesz co, generalnie, no ja mam, mój styl zależny jest od humoru. Jednego dnia na przykład czuję, że wolę, czuję się lepiej w casualowo-sportowej stylizacji, oczywiście ubieram taką stylizację. A czasem jest dzień, kiedy wolę szukać elegancko, załóżmy koszula, eleganckie spodnie. I to jest chyba też fajne, że to jest taka trochę przeplatanka, że to nie zawsze jest to samo, ale jakby jestem też młody, to chyba stąd wynika, że do bardziej do mnie przemawiają stylówki sportowe, takie luźne, wygodne. Myślę, że jeszcze na taką klasykę typową przyjdzie czas. A powiedz, ten świat show biznesowy, on cię zawiódł w pewien sposób, czy jednak myślałeś, że taki jest i taki się okazał? Wiesz co, no to wszystko jest w telewizji mega, mega widowiskowe, ubarwione. Wiadomo, że z początku to wszystko robiło na mnie duże wrażenie. To było dużo multum emocji. Dzisiaj na ten moment, po 2 latach, wydaje mi się, że już się z tym oswoiłem. To już nie jest wszystko takie wow, jak było, ale jak najbardziej aż szkoda, że to powiem, czy szkoda. No na pewno nie spodziewałem się, że to powiem, ale jest to uzależniający świat. Naprawdę, jak się tak wpadnie w ten wir tego wszystkiego, to ciężko później wrócić do normalnego życia. Próbowałem, może nie, że próbowałem, ale wracałem trochę do takiej normalności poprzez studia, poprzez spotkania z przyjaciółmi, dawnymi przyjaciółmi i jest ciężko, naprawdę. Myślę, że bym się zanudził trochę.